Siemanko, witam was w kolejnym odcinku. Troszeczkę tutaj ogarnąłem w garażu. No przynajmniej zacząłem porządkować troszeczkę tutaj. Cóż. Tak kurde, jest na niedziela. Pasowałoby się przejechać. No dzień się już kończy, no nie miałem czasu, no nie chciało mi się za bardzo MRF-a zalewać olejem, bo nie jestem pewny uszczelki tej tutaj dorabiałem. Co tutaj dorabiałem i nie wiem, czy nie czasem kupię sobie uszczelkę taką, jaka ma być. Tak, taką, jaka ma być. Prawdopodobnie sobie tutaj uszczelkę kupię na pod ten dekiel i złożę to i dopiero zaleję olejem, bo tak to będzie szkoda oleju. No niestety będzie trochę znowu rozbierania, no ale co ja to zrobię, no. Już lepiej, żeby było to już pewne. Dobra, mam troszeczkę jeszcze paliwa. Zaleję, dokładam. Nie mam tam założonych, kurde, na razie błotników. I tu mam moją płytę, co sobie kiedyś robiłem. Nie wiem, czy ją widzicie. Tutaj zrobiłem sobie kiedyś płytę pod kłada. Też ją jeszcze mam niezałożoną, więc nie pojedziemy nie wiadomo gdzie. Mam nadzieję, że mi kład gdzieś w lesie nie stanie, bo jutro jest pełno roboty. Dlatego go właśnie nie składałem. Będę woził drzewo z lasu, więc na razie nie miałem czasu zbytnio przy nim grzebać, bo jeszcze jest pierona roboty. No i opony muszę zmienić na mniej agresywne, na razie przynajmniej, żeby się dało jechać bez błotników, bo nie ukrywajmy, na tych oponach błoto leci ostro. Błoto ostro leci. Pies stróżujący czuwa. Będziemy palić zaraz bestię. Prawdopodobnie będzie wszystko jeszcze raz rozbierane i malowane proszkowo, bo malowałem to natryskowo, po prostu kompresorem malowałem. No i no niestety farba schodzi, bo to odgryza. Odgryzła się od tego całego błota, co po prostu pracowało w nim, nie? Załączamy. Jeszcze kurwa kompresja jest. Nie wiem, czy nie czasem uszczelniacze zaworowe mi poszły, że zaczyna kopcić. Pali idealnie. Mi się wydaje, że troszeczkę za dużo oleju i jest prawdopodobnie problem. Prawdopodobnie może być problem z. Nie wiem, czy się zmieszczę. Kurwa, na styk przeszedł. Cisnąłem go na styk i wyszedł na styk. Bestia! Co, Knol? Co? Co francowaty gnoju, no? Normalnie. Paliwo odkręcone, niech za chwilę pochodzi. Wydech mi strasznie lata, będę musiał końcówkę wymienić. Wszędzie przed muchy. Dobra, trzeba podjechać bliżej, bo mi pies pierdoli. Olej się nie leje, więc nie jest źle. Terenowe są, terenowe. O! Blokada wstecznego też mam. Oj, depłem chyba psie.
kurwa, nasrał mi pod nogami. Masz zjebę. Kurwa, dziot. Elegancko. Ale jak zostaniecie ze mną na kanale, odjebiemy tego kłada do perfekcji. Jeśli będziecie chcieli mi ogólnie pomóc w remoncie jakimiś tam drobnymi funduszami, dajcie mi znać w komentarzu, założę ewentualnie jakiegoś donata albo nie wiem co, na jakimś innym portalu, tak żeby ogólnie pozbierać jakieś pieniądze, bo naprawdę odciążylibyście mnie ostro. Dobra, szosówki są, to jedziemy. Jedyneczka. O. Zawieszenie jest trochę za twarde. Jest taki jedyny minus. A poza tym... Poza tym są właśnie dwie opcje rozruchu. Jest na rozrusznik i opcja rozruchu na szarfach. Więc jakby mi czasem coś nawaliło, to zawsze mam jakąś awaryjną opcję, nie? Hamulce mam tylko na przód, z tyłu mam bęben spalony. Dobra, wrzucamy te terenowe, dajemy mu jedynkę i jedziemy pod górkę. Bez żadnego ale. O, przegub. Bez żadnego, ale idzie. Idzie jak przecinak. Mam tutaj jeden minus, nie mam blokady mostu. Nie ma blokady mostu i jest właśnie jeden minus. Pojedziemy po skosie, uwaga. Idzie. O panie, było blisko. Wy tego nie widzicie, ale... Było trochę niebezpiecznie. Jedziemy dalej. To by nie poszedł. Na takich oponach?
Kilka, iga! Opony ładnie skrobią. Z takiej prędkości to... No troszeczkę kopci, no prawdopodobnie nie uszczelniaczy zaborowe, bo... Bo kompresja jest bardzo duża. Nie wiem, przejedziemy na drugą stronę i się będę wracał na razie. Nie chcę go na razie wpierdalać w błota. Jak mam nim jeszcze w polu porobić. Dobra, szosówki. Nie. O. Chyba się coś zawadziło. A dobra. Patyka wciągło i złamał wał. Jedziemy. Nie no, naprawdę. Ładzikiem to jest całkowicie inna jazda. Ale o wiele bardziej niebezpieczna. Deczko gazu idzie. Mać, a mnie postawiło.
i ja. Elegancko. Zawsze tak śmiesznie się jeszcze dzwon długo kręci. Aż go chyci. No to tyle. Cóż więcej? Taki malutki zwiastun. Jeszcze coś mam z przednim mostem, jak już widzę. Aha, dobra. Hamulec mi przedni chyba trzyma troszeczkę. Któryś? Ale to jest do zrobienia. Luz ogólnie na zawieszeniu nie ma. Luzy są na gałkach. Jak się szybciej jedzie, to koło drga. No niestety jest tak właśnie, a nie inaczej. Muszę gałki powymieniać, ale to od Loncina pasują takie same gałeczki i one nawet długo wytrzymują przy tym zawieszeniu. Więc źle nie jest. Z przodu jeszcze coś mam z przednim mostem. Łożysko stożkowe, ale tak samo to łożysko mam, więc też je wymienię, jak znajdę trochę czasu. Więc też nie ma problemu. No tyle no. Cóż, taki króciutki, fajny filmik. Myślę, dla was zapowiedź, żebyście wytrzymali. Jutro powozimy trochę drewna, więc będzie taka siłowa robota. A czemu przyjechałem do garażu? Bo opony będę zmieniał. Pokażę wam moje drugie opony. Te są takie typowo na błoto, a drugie opony mam takie typowo na zimę i do jazdy po asfalcie, bo tak to na tych oponach to szkoda, normalnie szkoda jeździć. 1800 takie opony kosztują, tamte co mam to 1700, więc na razie, do następnego, hej!